Cześć. Jeśli chodzi o cieniowanie, to nie ma jakiejś takiej metody, którą można powiedzieć, że tak masz robić albo tak nie masz robić. Więc ja tutaj Ci pokażę kilka sposobów. Najprostszym jest oczywiście wybranie koloru podstawowego i wybranie następnie czegoś nieco ciemniejszego, na przykład tak. I możemy to narysować, no, powiedzmy ręcznie, zaznaczyć te wszystkie cienie, na przykład, no, powiedzmy w ten sposób. Inną metodą, którą ja wolę, jest ustawienie warstwy w tryb mnożenia i wybranie koloru takiego bladofioletowego, powiedzmy. To jest taki kolor uniwersalny, który będzie pasować do większości kolorów podstawowych, no, poza może skórą. No ale takie rysowanie ręczne nie zawsze jest dobre, więc co ja ostatnio robię, to metoda, którą podejrzałem w produkcji anime, czyli zaznaczam sobie takie linie pomocnicze tutaj niebieskim właśnie cień. Czasami jeszcze sobie zaznaczam takim X-em, że po tej stronie ma być właśnie wypełnienie. Jak już przy tym jesteśmy, to kolorem czerwonym sobie zaznaczam miejsce, gdzie będzie padało światło i wypełniam to po prostu tak samo tą właśnie warstwą z jasnym fioletem. I na koniec po prostu tą warstwę wspomocniczą można schować. Jeśli chodzi z kolei o światło, to można, no, najprościej wybrać po prostu kolor biały i wypełnić pole, czy narysować właśnie ręcznie. Można też ustawić warstwę na przykład w tryb jakiś overlay albo soft light, to zależy po prostu, co chcesz osiągnąć. Powiedzmy, że może coś w tym stylu, można tutaj troszkę tą się tutaj bawić różnymi funkcjami. I jeszcze jednym sposobem, podobnym do tego pierwszego, jest wybranie koloru, który jest jaśniejszy niż podstawowy. Ale minus tej techniki jest taki, że trzeba to robić dla każdej warstwy, dla każdego koloru. No i właściwie to było na tyle, jeśli chodzi o ten temat, taki absolutnie podstawowy. Najlepiej to po prostu sprawdzić, co ci pasuje, co ci najlepiej wychodzi, co chcesz osiągnąć. Mam nadzieję, że coś tutaj pomogłem. Na razie.